Cześć. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Mam nadzieję, że czekaliście na kolejny dzień przygód naszego Sergio Busquetsa. Niezależnie od tego, czy lubiliście tego piłkarza, czy nie, jako trenera wszyscy musimy go wspierać i dlatego też hasłem dzisiejszego odcinka wspierającym w komentarzach. To co tutaj robimy, będzie 6 miesięcy bo tyle zostało niektórym zawodnikom, z którymi musimy zastanowić się, czy chcemy przedłużać umowy, czy też nie. Jakie mamy tutaj podejście? Beta odpuścimy, Kocha odpuścimy, Rodrigo kończy karierę. Więc pytanie: Co z Harrisonem? I uważam, że Jack Harrison to jest piłkarz. Z którym powinniśmy porozmawiać na temat nowego kontraktu, ponieważ ja uważam, że to jest taki piłkarz, którego warto mieć po prostu, nie? Zatem rotacja, tylko czy on się na to zgodzi, i on się na to zgadza, więc w ogóle super. Dwuletnia umowa, nie ma problemu. Brak klauzuli odstępnego nie ma dla niego problemu. Byku, zarabiasz cztery dychy. Nasza propozycja to są te cztery dychy. Po prostu twoje życie się nie zmieni, zostajesz z nami. I on jest zadowolony i uważam, że to jest naprawdę uczciwy deal, bo tutaj nikogo się nie pozbywamy, nikogo nie tracimy. Zatem jest to fajna opcja. Dodatkowo patrzymy sobie na nasze cele transferowe, ponieważ wśród nich znajduje się jeden piłkarz, któremu będzie akurat wygasała umowa. Ruben Lo loftus jest piłkarz, któremu możemy zaproponować podpisanie i wydaje mi się, że jest to naprawdę sensowne. 3 miliony w bonusie musimy mu dać, ale poza tym dla mnie to jest taki właśnie joker, który może być naprawdę przydatny. Zatem zaproponujemy podpisanie: 3 miliony w bonusie oraz e, pensja. No, zobaczymy, jak ona będzie. On ma być ważnym piłkarzem. No, i ja się na to nie mogę zgodzić. Nie możemy się na to zgodzić, bo Ruben Loftus' Chick nie będzie ważnym piłkarzem w sensie. No, no nie, po prostu nie będzie, bo w tym momencie my już musimy celować wyżej, żeby te 80 overola było przynajmniej, ty, 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 tym overallem, przynajmniej, tak? E, więc tego typu piłkarz, no to, to, to nie jest to. To, to. to nie jest po prostu to i, yy, i tyle. Na pewno zastanawia mnie tutaj właśnie Felipe Coutinho jako w, takie wsparcie ofensywy, ale nie wiem, czy my tego typu zawodnika potrzebujemy. Na razie skupmy się przede wszystkim też na naszym nowym nabytku, bo to jest trochę istotne. Żeby na to zwrócić uwagę i zresztą skupimy się na rozwoju całej drużyny. E, więc tak, Alfons Areola, niech popracuje sobie nad tym, ale to jest też piłkarz, który cały czas jest bez formy i to jest naprawdę słaba, słaba sprawa. E, no ty, szeroko ustawiony obrońca. Dalej. Jeżeli chodzi o Ciebie, Gościu, tu jestem naprawdę mocno zawiedziony. Bo słuchajcie, to jest jednak piłkarz, który e, gra w tej drużynie. Każdy mecz prawie, a w ogóle się nie rozwija. Medina, e, no tydzień mu zajmie to, więc już nie będę mu tutaj psuł e, zabawy. Dalej, patrzymy na Christensena, który idzie do tego środka pomocy i niech idzie. Zobaczymy, jak to będzie. No, jeżeli chodzi o ciebie, przyjacielu. Tak z ciekawości tylko. Chciałem, byłem bardzo ciekawy. Dobra. E, więc jeżeli chodzi o ciebie, defensywny, boczno obrońca, no ale ty możesz zagrać wszystko i to jest w tobie piękne. E, traurę, e, trzyma tego defensywnego i powiem tak, jeżeli chodzi o ciebie, to weź ty mi się przerób na lewego obrońca, bo to nie zajmie długo, a chcę, żebyś miał po prostu to wpisane. Dalej, cofnięty rozgrywający, to zajmie ci krócej, więc e, skup się może na tym na razie. Jeżeli chodzi o ciebie, czy przerobienie na SP coś zmieni, nie zmieni, więc tobie dajemy po prostu coś, co ci podniesie strzał, ale nic nie jest w stanie ci podnieść strzałów, więc cofnięty, rozgrywający. Dalej, jeżeli chodzi o ciebie, no to ty zrobiłeś to, co trzeba i rób to cały czas, no bo tu nie mamy innej opcji. Ty robisz to, co trzeba, ty. Robisz to, co trzeba, yy, i tu się nam bardziej nie rozwiniesz gdzie indziej, bo to są marginalne różnice. Jeżeli chodzi o Ciebie, no to tutaj progres yy, nadchodzi, więc nie chcemy tego psuć. E, cofamy Ciebie Aronson, ale to cofanie cię trwa długo i też nie pomaga ci w niczym, więc weź Ty te strzały sobie popraw, chłopie. E, jeżeli chodzi o Ansu to tu nic nie potrwa krócej, więc niech działa nad tym. E, u niego damy sobie teraz to, bo to szybko podniesie jego cenę. E, u ciebie nie ma nic, co coś zmieni, ugną to. E, no te podania muszą być lepsze, więc po prostu na nie czekamy. U ciebie też czekamy na podania. E, 10. No to nie, zostajemy przy tym No i dobra, mamy to zrobione, słuchajcie Natomiast cały czas No problematyczna jest ta bramka, nie? Cały czas, kurczę Przydałby nam się trochę lepszy golkiper nie? No i jest, jest duży problem z tym bramkarzem I powiem szczerze, że zastanawiam się Kogo moglibyśmy tutaj sprowadzić bo No bo Areola nie jest też tym game changerem Którym liczyłem, że będzie Na pewno to, że po, oddaliśmy Meliera w takim kierunku Też dla niego dobrym jest spoko, ale no Wiecie o co chodzi, nie? 呃。Uh No, to nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Zobaczymy, jak będzie to wyglądało po starciu z Tottenhamem. To jest Emirates Cup, który jest istotny dla zarządu, więc tu musimy naprawdę e, się skupić. Atalanta składa ofertę za Gnonto, i ja się dlatego cieszę, że go przedłużyliśmy, słuchajcie. No bo teraz tych ofert będzie dużo i na szczęście możemy je sobie podbijać przez najbliższy czas, no bo on przedłużył umowę, więc nie ma powodu, byśmy tego nie robili. E, więc tak, na Tottenham chcemy, żeby wyszedł. E, na pewno tutaj Bach na lewej obronie. I Traoré. I to są dwie zmiany, które robimy. E, dodatkowo jeszcze chciałbym tylko, żeby Rodrigo dostał szansę. No bo to jest taki e, moment, w którym wydaje mi się, że on powinien się pojawić na e, boisku. E, kto dostaje opaskę kapitańską? To jest pytanie. Wydaje mi się, że Christensen by mógł dostać. Nie wiem, kto tu jest najdłużej tak naprawdę. Zdajmy ją Christensenowi i zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. To jest naprawdę ciekawy skład, nie? I na Tottenham jest mocny. I remisujemy. Uratował ich Hyunmin Son w, 3, w 84 minucie. Ale słuchajcie. No, 3 do 3 to jest niezły wynik. Oczywiście Gnondo to jest, to jest szef. Nie? To, jest, to jest kocur. E, no i zobaczymy jak w drugim starciu to będzie wyglądało. Im dołożenie kolejnego meczu przeszkadza bardziej niż nam. No bo my nie mamy europejskich rozgrywek. E, I gramy naprawdę po krótkiej chwili. E, więc będzie się działo: Real Sociedad San Sebastian e, bierze od nas kocha za darmo. Oni mają oczywiście Lenormanda, który nas interesuje, no, ale nie mamy pieniądza po prostu na tego zawodnika. E, patrzymy na ofertę transferu z Tottenhamu. Zatem on im musiał zaimponować, ale kurczę. Czy znaczy, ja jestem gotowy go sprzedać, ale. Poczekajmy jeszcze chwilę. Bo możemy poczekać do wakacji, a możemy przede wszystkim zagrać w tym meczu i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Eee, Za tym zarządzanie zespołem. Eee, Bach, Traore eee, i w tym meczu Router. To jest ten, który wygra na to spotkanie. Zobaczmy. No niestety. 80 minuta. Hurricane. oj. szkoda. No, też ciężkie się wylosowało, no nie? Jakby. Kurczę, no taki totem to moglibyśmy trafić parę faz później, nie oszukujmy się, więc. No, trudne się wylosowało. To zaboli. Mam nadzieję, że nie wpłynie jakoś strasznie na zespół, bo nie powinno. No i teraz skupmy się po prostu na spotkaniu z, z Sochem, to nie wygrajmy to, no też. Tak na to patrzę, więc tak. Tutaj Bach, tutaj Traure. Mimo zmęczenia chcę zobaczyć grę tych dwóch zawodników i zobaczymy, jak ona nam wyjdzie. Yy, I tu router. No i zobaczymy, jak to się wszystko poukłada. Leeds, Soton 2 do 2. Striuk strzela, on strzela. Patrzymy na te boki. Bach nie zagrał za dobrze. Yy, Christensen na pomocy nie zagrał za dobrze. Traore zagrał. ok, pytanie tylko, czy ten występ Traore yy, sprawia, że my chcemy tego zawodnika u siebie zostawić na dłużej? On ma 31 lat. Taniej nie będzie, jakby droższy nie będzie. Chciałbym zobaczyć, ile oni by chcieli za seseniona, teoretycznie, chociaż nie jest to piłkarz idealny. To zawsze jakaś tam wymiana nie byłaby głupia, ale tutaj oni się na to nie zgodzą. Emerson Royal mnie nie interesuje. Jeet Spence to jest piłkarz, którego lubię i czasem w tych karierach go sprowadzamy. Tanganga mieliśmy stosunkowo niedawno, a Ivan Perisic, no to nie jest ten. No oni się nie zgodzą na żadne z tych rozwiązań. Więc moglibyśmy po prostu go sprzedać im i kupić od nich kogoś znowu, nie? No i ten sesy on chodzi mi po głowie. Eee w sensie, no nie teraz, tylko ogólnie. Zaproponujmy, zobaczmy. O Jezus Maria. Możemy Dobra, super. Masz to. Yy, dobra. No i spróbujmy pójść po Seseniona. I on wtedy będzie naszym lewym yy, obrońcą. Prawym będzie Bach. Czyli zmienimy tą formację defensywną mocno. Moim zdaniem to ma sens, no. Yy, wydaje mi się, że to naprawdę ma sens obrona. Yy, Emerson nie, Sesenion. Pójdźmy po tego zawodnika. Pójdźmy po niego. Zobaczmy, 22 to jest jego wartość, no ale nie możemy tego zrobić, więc e, boczni obrońcy, no chyba, że spróbujemy znowu, tak, e, tak i tak, zobaczymy, no nie, w e, ale zobaczcie, no to nie jest duży pieniądz. To nie jest duży pieniądz, więc za podobne pieniądze co Traoré, jesteśmy w stanie tego seseniona kupić. On się zdarza nam w karierach, yy, ale w tym roku chyba go nie było. No też, wiecie, ciężko jest. No pula zawodników z niektórych, wiecie, yy, krajów i tak dalej też jest trochę ograniczona, więc ja nie mogę też na to aż tak patrzeć. Ale odchodzi ten Traoré i za podobne pieniądze spróbujemy sprowadzić tego Sesseniona. Uważam, że to będzie dobry, dobry transfer wtedy. Naprawdę uważam, że to będzie. Dobry ruch transferowy, i ja to widzę. No. ja to po prostu widzę. Na razie, w takim razie, wróćmy sobie do tego. Na razie, wróćmy sobie. Mogę? Dziękuję. Do tego układu. Christensen-Bach. Ale nie ukrywam, że najbardziej chciałbym, żeby tutaj był Sessenią Bach. I tak będziemy sobie grali do końca sezonu, bez rotowania tych zawodników. Też chciałbym zauważyć, że sesja nią jest w doskonałej formie. To jest też istotne. Dobra, na to spotkanie jednak no parę zmian będzie, bo zagra tu Junior Firpo yy, i zagra tutaj yy, Koch z strójkiem. Zobaczymy, jak sobie, chociaż nie, Koch nie może zagrać. No to dobra, ale jak Koch nie może zagrać, to nie jest problem, bo my mamy tutaj możliwość zrobienia nawet czegoś takiego. I możliwość zrobienia czegoś takiego, i możliwość zrobienia czegoś takiego, pyk, i jeszcze chciałbym zaprosić Summerwilla tutaj. Dobra, więc w ten sposób gramy i zobaczymy. Jedziemy do Lester i przegrywamy aż 3 do 1. Zobaczmy, oceny. No, wszyscy zawiedli, jakby. No, no wszyscy zawiedli po prostu, nie ma co się oszukiwać ta defensywa tutaj po prostu leży i nie wygląda to dobrze e, i teraz tak jestem w stanie się założyć, że jesteśmy w, mamy możliwość dojechać w ten sposób do końca sezonu na tym układzie, tylko problem jest taki, że e, możemy dojechać w ten sposób do końca sezonu e, i Potem trzeba będzie szukać roboty, bo to się posypie dalej. Bo niestety jakby ja czuję, w jakim miejscu jesteśmy. Zatem e, możemy poszukać też innego rozwiązania. I wydaje mi się, że to jest e, no, najbardziej sensowne rozwiązanie, e, żebyśmy poszukali tutaj innej formacji, innego układu. Nie wydaje mi się, że przechodzenia na piątkę czy, czy trójkę obrońców. Bardziej mi się wydaje, że po prostu e, układ na przykład 4-2-3-1 byłby bardziej odpowiedni. E, no i dania sobie szansy na to, żeby w przyszłym sezonie to wyglądało lepiej. Żeby w ogóle miał szansę być przyszły sezon w tym klubie. Yy, I nad tym się mocno zastanawiam, jak to ugryźć. Gramy teraz za tą Wilą, oni są na dziesiątym miejscu w tabeli, remisujemy i my jesteśmy w stanie się tak bujać. W sensie, moim zdaniem w tym układzie my jesteśmy w stanie osiągać to, co osiągamy tutaj, czyli spokojne utrzymanie bez, yy, bez atakowania wyższych pozycji. Mam takie wrażenie, że jakby to jest to, co, na co nie tyle, że jesteśmy skazani, co możemy robić. Tylko, czy, czy to nas satysfakcjonuje? No, moim zdaniem, nie do końca. Na pewno chcemy pójść po tego Seseniona i to ma być to wzmocnienie, które jest nam potrzebne. Yy, więc od razu patrzymy sobie tutaj w ten sposób i powiem szczerze, z tym Tottenhamem to my moglibyśmy się jeszcze tu zakręcić z jakimś golkiperem, gdyby był ciekawy. No bo mają u ja Simona. Jest u Golorija, ale u z raczej nie chciałby tak przechodzić sobie. Ten na pewno my chcemy pójść po tego gościa. Nie? To, to, jest, to jest ziomeczek, którego uważam, że po prostu powinniśmy pozyskać i mam nadzieję, że oni się zgodzą. Wyjdziemy tutaj z propozycją 15 milionów, bo za tyle mniej więcej można było go kupić. Zobaczmy. 18 ok. 15 i 15. 15, 15, taki układ. I dla nich to jest spoko. super, Dla mnie również. E, no bo to jest zawodnik, który tak jak powiedziałem, widzę go na tej lewej stronie u nas e, i, i, i odświeżenie tych boków obrony moim zdaniem jest naprawdę fajne, więc akceptujemy to e, pięcioletnia umowa, e, jemu się to podoba. E, klauzula odstępnego niestety nie będzie tu występowała przyjacielu mój drogi. E, jakby no, no nie. E, I proponujemy ci płacę na poziomie e, 45 tysięcy tygodniowo. To jest dobra płaca w moim odczuciu. Oni chcą jeszcze tylko bonusu. Yy... Dobra, powiedzcie mi, co wy na to? No i do gadania. Zatem uważam, że to jest e, spoko podpis. Uważam, że to jest e, też bardzo dobra wartość zawodnika, no bo 22 to była jego wartość, pamiętajcie. W sensie e, stosunek płaconej ceny do wartości jest tutaj naprawdę e, bardzo fajny, więc uważam, że e, ściągamy tutaj kawał zawodnika. Ale Norman był w Liverpoolu z tego co widziałem, nie? Niesamowite, e, że, że ten cel nam tutaj tak uciekł, ale też trochę mało było momentów, w których on rzeczywiście mógł być przez nas kupiony, więc nie ma co się dziwić, że oni się na niego zdecydowali. Więc teraz e, patrzymy na nasz zespół, zarządzanie drużyną, e, i chcemy, żeby to już oficjalnie wyglądało tak. Pan Bach tutaj, a pan Sesynią tutaj. E, I liczę na to, że to odpali, że to zadziała. E, też liczę, że ta for forma, w której on jest, e, odda. Oczywiście, tylko zdaję sobie sprawę z tego, że to jest piłkarz, który nie jest bocznym obrońcą. W sensie to jest bardziej wahadłowy niż obrońca, e, ale mam nadzieję, że. Yy, mam nadzieję, że on tutaj da radę I, i że będzie to wyglądało tak jak, jak sobie tego życzę Patrzymy na, yy, do biura, bo tam dostajemy informację Że Arsenal chce kupić Gnonto Przykro mi, my mamy podpisany z nim kontrakt Więc bardzo mi przykro panie Mikelu Może nie trzeba było sprzedawać wszystkich piłkarzy, których miałeś yy, w klubie Żeby teraz ganiać za moim młodym Włochem Z którego ja jestem naprawdę mocno zadowolony Rob Holding do Wolverhampton e, Rafael Varandu Napoli Sobosloj do West Hamu. Bardzo ciekawe wzmocnienia się tutaj szykują. No, my zakończyliśmy chyba zabawę. Nie, wydaje mi się, że my tutaj skończyliśmy myślenie o, o jakichś wzmocnieniach. Jedyne co to przydałby nam się goalkeeper ale przyznam szczerze, tu pójdziemy jolo i weźmiemy sobie po prostu kogoś z rynku wolnych agentów i tyle. Ty masz plan rozwoju dany, więc ty mnie nie interesujesz. Mnie interesuje Bach, bo tutaj chciałbym, żebyś ty już przełożył się tu. Ale teraz, już się przełóż tu. Za dwa tygodnie damy cię na prawego obrońcę, yy, i w ten sposób to zrobimy. Yy, więc zobaczmy sobie transfery, zobaczmy sobie centrum transferowe i nie tyle centrum, co wyszukiwanie zawodników. Zatem tu weźmiemy, złoty, yy, weźmiemy sobie yy, ciebie i weźmiemy sobie. Nie, źle, przepraszam. Bierzemy sobie ciebie i bierzemy sobie tu i bierzemy sobie tak. I bierzemy sobie pozycja Bramkarz. Zobaczmy w takim razie wolnych gulkiperów. E, czy jest tutaj ktoś taki, kogo chcielibyśmy pozyskać? I powiem szczerze, Tom Hiton, jako taki rezerwa, rezerwy, nie jest zły, uważam. E, jest tutaj jeszcze Gray Woods, ale wydaje mi się, że Tom Heaton to jest piłkarz, po którego pójdziemy sobie tutaj jako takiego, wiecie, żeby w klubie był jakiś drugi. A to jest jednak Bramkarz z e, bardzo dużą. E, to jest bramkarz z bardzo dużym doświadczeniem, więc zaproponujmy mu tutaj kontraktik, żeby żeby był. Eee, I w takim razie czekamy na to, co wydarzy się tutaj eee, dalej. Choć tak naprawdę te wydarzenia w ostatnich 7 godzinach okna transferowego średnio nas interesują. Eee, no, bo tak jak powiedziałem, ja jestem zadowolony z tego, co tutaj zrobiliśmy i. I, i, i wygląda to w moim odczuciu całkiem nieźle Hiton akceptuje kontrakt, żebyśmy po prostu mieli jakiegoś golkipera więc Tom Hiton bardzo spoko oczywiście transfer oceniony na A, bo nie ma nic lepszego niż darmowy transfer 70 to cena jakby nie spodziewałem się niczego innego po prostu robię to, żebyśmy mieli w kadrze golkipera jeszcze jednego i tyle no i co, czekamy na dalszy rozwój wydarzeń mamy tutaj propozycję z Real Sociedad za rokę i powiem szczerze, ogólnie to by była fantastyczna propozycja, gdyby nie fakt w jakim miejscu jesteśmy teraz. W sensie, że to jest dosłownie 4 godziny do końca, a ja nie mam wypatrzonego kogoś, kogo na pewno chciałbym tutaj zobaczyć, więc nie zgadzamy się na to. Jack Harrison z nami także zostaje. My skończyliśmy po prostu transfer biznes. My skończyliśmy to w tym sezonie i, i tyle. Czekamy w takim razie na to, co wydarzy się tu dalej. Choć wątpię, żeby wydarzyło się jeszcze coś ciekawego. Chociaż Ilkay Gindogan ma wrócić do i Dortmund. To bardzo ciekawa sprawa. Zatem obserwujemy, patrzymy i kończy się to okno transferowe. Zatem, Co miesięczny raporty o juniorach. Ok, ok, super. My teraz chcemy, zamiast raportów, chcemy widzieć... Wynik i mam nadzieję, że go zobaczymy. Adam do nas przychodzi, on mówił o gorszym. Yy, yy, on mówił o gorszych występach i zobaczmy. Czasem zwyczajnie nie rozumiem, co dzieje się w pana głowie. Cokolwiek myślimy, my, piłkarze, jakkolwiek nie jest atmosfera w szatni, cokolwiek by pan, panu nie powiedzieć, pan zostaje. Zdaje się zupełnie nie przejmować. Atmosfera w zespole zdaje się dla pana nie mieć żadnego znaczenia. Liczą się tylko wyniki, dopóki wygrywamy. Nie zważa pan na nic innego, mam rację. Zawsze dbam o dobro zespołu. Tylko C co wam poprawi nastrój poza pieniędzmi? A z pieniędzy nikt nie jest niezadowolony. I to jest ten problem: że z pieniędzy nikt nie jest niezadowolony. Patrzymy na Rokę. Ale on się tu rozwija, tutaj nie ma żadnego zamkniętego planu, więc myślałem, że, że on zrobił jakiś postęp. Dobra, gramy z Hampton. słuchajcie, to jest ciekawy zespół. Tam jest Turam, tam jest Rabio. Naprawdę ciekawa kadra i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Eee, na wyjeździe wygrywamy z nimi i zobaczcie na to Sesenion, nowy nabytek wprowadza się do zespołu. No, nie oszukujmy się, całkiem przyzwoicie, no kto nie chciałby w pierwszym starciu e, w nowym klubie zdobyć bramki? Zobaczymy czy będziemy w stanie to samo tempo utrzymać w spotkaniu z Manchesterem City. No muszę powiedzieć, że na pewno fajne jest to, że e, ten mecz z Manchesterem City e, no nie ma takiego waloru, że musimy no bo wygraliśmy poprzednie starcie, nie, więc to jest fajne. No niestety z Manchesterem przegrywamy, strzela oczywiście Gnonto, ale dla nich Kevin De Bruyne, Alvarez i Fode. No Rolling Holland bez gola. Nieudany wieczór, e, czy też w sumie, nie wiem jaka była pora dla, dla norweskiego napastnika, ale powiem tak. Ja uważam, że my tutaj mamy naprawdę ciekawą drużynkę teraz i, i wygląda to nieźle. Fajnie by było tylko znaleźć lepszy układ dla tych zawodników, w sensie taki, w którym oni rzeczywiście będą czuli się odrobinkę lepiej, bo mam wrażenie, że tego nam brakuje, żeby ta formacja wszystkim pasowała, bo widzę, że po prostu nie każdemu ona odpowiada. Z mu siebie wygramy? Tak jest. Jorginho, Giorgi czyli to jest Ritter strzela i to mnie bardzo cieszy, że tutaj zdobywamy kolejne punkty, bo to są takie mecze, w których punkty po prostu powinniśmy zdobywać i to robimy. I do tego się to sprowadza wszystko. To jest najważniejsze, żeby w takich meczach zapunktować. Teraz czas na starcie z Arsenalem, który jest w szósty w tabeli. Pójdziemy na konferencję prasową, żeby troszeczkę podbić morale zespołu, bo rzeczywiście one cały czas są niskie. Moim zdaniem to może wynikać też z tego, że była bardzo duża rotacja w drużynie, w sensie nie takim, że my, że my zmieniamy piłkarzy, tylko po prostu no to jest tak naprawdę nowa grupa zawodników nie? tutaj odeszła cała masa tego szrotu, który był i sprowadziliśmy jakość, ale sprowadziliśmy tej jakości już patrząc na te dwa okna sporo, czyli ci goście też muszą się po prostu e, ze sobą zapoznać, to jest słaby arsenal, słuchajcie, tam jest w środku obrony Trusty, jest Elneny, Vieira na skrzydle z nimi naprawdę powinniśmy wygrać, mówię to szczerze no ale niestety Arsenal to Arsenal, wygrywa z nami 1 do 4. Ryan Sesynią tylko wpisał się na listę strzelców, to jest oczywiście plus. Co ciekawe, na boisku pojawił się Koch, który wszedł na prawą stronę defensywy. No, muszę powiedzieć, że to jest ciekawy scenariusz. No nic, czekamy dalej. Gramy teraz z Brentford, więc starcia z londyńskimi zespołami, ciąg dalszy. Tymczasem patrzymy na to, co się dzieje tutaj. Pracuj dalej nad sobą, a do nas znowu przychodzi Adams. Dziękuję, że mi to powiedziałeś. No, to się wszystko posypało po tym FA Cup też, yy, trzeba zauważyć, bo niestety on miał założoną taką dużą wagę, jak czasami to bywa. No i teraz 4 do 1 przegrywamy z Brentford, i wydaje mi się, że to już powinien być impuls, który, który sprawi, że zmienimy tą yy, formację, bo tak, my jesteśmy daleko od strefy spadkowej. Zresztą to będzie zaraz widać, że, że tutaj nie ma mowy. O tym, że jesteśmy w jakiś sposób niepewni, bo do tego symbolicznego bezpieczeństwa brakuje nam 10 punktów. Jesteśmy na miejscu 15, ale przewaga nad Brentfordem chociażby to jest 7 oczek. E, więc wydaje mi się, że tutaj nic złego nam nie grozi. Natomiast no, ja chciałbym, żeby ten zespół grał coraz lepiej, a nie żeby po prostu grał cały czas tak samo przeciętnie. Nie? Ja nie wymagam zwycięstwa na Enfield, bo to jest dla mnie oczywiste, że to jest taki teren, na którym jest nam mega trudno. Ale uważam, że już z takim Norwich powinniśmy poradzić sobie lepiej. Buntują się juniorzy i dla mnie to nie jest problem, bo my po prostu chcemy się ich pozbyć, bo, bo tutaj na razie nie skupiamy się w ogóle na juniorach. Tak jak w ostatnich karierach szkółka juniorów była dla nas super ważna, tak w tej karierze. Po prostu nie jest, ale spokojnie, w kolejnej e, juniorzy będą stanowili ważny element zespołów, e, więc teraz e, wydaje mi się, że podziałamy, słuchajcie, e, i zmienimy, zmienimy zespół, zmienimy zespół w sensie stworzymy go na nowo. Zatem wybieramy zakładkę nowy skład e, i nazwijmy to sobie nowy busi. E, bo Problem jest taki, założeniem tej kadry jest to, że mamy dużej jakości w środku, opartej o jednego zawodnika, nie? ale my tego jednego zawodnika nie mamy. Zatem uważam, że powinniśmy go zastąpić przynajmniej dwoma zawodnikami, jak nie więcej, tak jak próbowaliśmy. Tylko bardzo nie chciałbym, żeby to poskutkowało utratą e, tego, co już działa. Czyli tej ofensywy, która wyglądała naprawdę dobrze, więc moim zdaniem, cały czas powinniśmy operować w systemie z fałszywym napastnikiem. Czyli spróbujemy jeszcze raz zahaczyć o to, co nie działało, ale w trochę inny sposób. A mianowicie 4-3-3 defensywne, i z tego wyjdziemy, i tu zmienimy tylko jedną pozycję. Tu damy tylko środkowego napastnika. To jest jedna jedyna rzecz, którą robimy. I wtedy Gnonto wróci sobie tu. Samerville teraz dostanie więcej czasu. I to jest wszystko, co chciałem zrobić. Czyli tu jest Zakaria. E, tu jest Adams. E, nie ruszam na razie wytycznych, chyba. Eee. Zostawmy je, zostawmy je, bo te wytyczne też może nie do końca działają, więc po prostu, skoro jest to, skoro profil zawodników jest taki, jakbyśmy chcieli, kupiony pod, pod tę formację, bo spokojnie jest kupiony pod tę formację, zobaczymy, jak to zadziała. Więc Adam z Zakarią w duecie środkowych pomocników defensywnych, przed nimi Campbell. To jest ta pozycja, która w ogóle mi nie pasuje. Tutaj wolałbym widzieć kogoś innego, ale trochę takiego piłkarza nie mamy. Chyba, że Greenwood dostanie szansę w tym meczu. Co Nie zaboli nas to. E, więc Greenwood dostanie szansę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. E, obrona jest taka, jaka była. W zasadzie wszystko jest tak, jakie było, tylko ułożenie tego jest odrobinę inne. I z Norwich, niestety, przegrywamy. I zobaczcie, nie jesteśmy w stanie, niezależnie od układu, wygrać środka pola. E, ani ani, razu, ani nie, nie miewamy miażdżącego posiadania piłki, ani to nie jest widoczne po ocenach, że ten środek pola radzi sobie dobrze. I to jest największy mankament to jest największy problem. Że my nie jesteśmy w stanie yy, złapać, właśnie tutaj, tego, co jest nam tak bardzo potrzebne. Jeżeli chodzi o tych juniorów, słuchajcie, ja yy, no, zamykam szkółkę juniorów Leeds United. Nie każdy zespół musi się opierać tutaj na niesamowitym rozwoju i e, jakby już zamykamy ten temat. E, no i patrzymy na to, co dzieje się dalej. Arsenal dostaje, daje propozycję za Rokę, a to jest roka, który chce odejść. Powiem szczerze, e, zgodzę się na to. E, nie zgadzam się dlatego, że to jest Arsenal. Zgadzam się na to dlatego, że on odejdzie. E, on odejdzie i e, zaraz będzie ten... Mm. E, jakby on odejdzie do prowokacji, więc teraz to nie jest dla nas problem. E, skupiamy się na kolejnym spotkaniu z Burnley, no i ten układ zadziałał. Wygrywamy 2 do 1. E, to jest coś, co bardzo było nam potrzebne, bo wyglądało to gorzej. No, i też cały czas ja widzę te morale. I e, no, w, w FIFA są dwa skuteczne leki na morale zespołu: albo e, pieniądze, albo niepracowanie. Pokazuje to, że to nie jest zbyt moralna gra, e, bo wychodzi na to, że piłkarze albo chcą się nie męczyć. Albo chcą dostawać więcej pieniędzy, ale przy okazji też mogliby się nie męczyć. I mam nadzieję, słuchajcie, że ten system, który sobie tutaj wprowadzimy, teraz pozwoli troszeczkę naszym zawodnikom złapać luzu no i przede wszystkim pocieszyć się bardziej z wykonywanego zawodu. Zatem patrzymy na kolejne starcie, troszkę lepiej to wygląda. Jeżeli przyjdzie wynik, to już w ogóle będzie wyglądało fantastycznie. Sheffield zaczęło super, teraz trochę dołują. No i będą udołowali bardziej, bo wygrywamy drugi mecz z rzędu, więc Ansu Fati e, jest tutaj architektem e, tej wiktorii. E, w, skakujemy na większe zadowolenie zarządu też. No i teraz spokojnie, znowu bez treningów. Co prawda, teraz parę się pojawi, no ale to wiecie, no to, to kilka musi, żebyśmy tu nie stracili zupełnie sharpnessu, ale to odpuścimy, więc naprawdę nie jest to zbyt zapracowana drużyna teraz i zobaczymy, jak to zadziała, słuchajcie. Zobaczymy, jak to zadziała, bo to, to może oddać rzeczywiście. Więc gramy sobie z Newcastle. W dodatku po Newcastle zrobimy sobie tylko jedną jednostkę treningową i po Chelsea w ogóle nie zrobimy jednostek treningowych i zobaczymy, jak to będzie działało. Zatem szykujemy się do tego starcia i mam nadzieję, że uda nam się zdobyć trzecie, trzy punkty z rzędu. Remisujemy, ok, czyli to jest, to jest pozytywny rezultat. Słuchajcie, to jest pozytywny rezultat. Jedyne, co średnio mi odpowiada, to to, że gramy tym kamplem. No bo to jest zawodnik, którego ja ani przyszłości nie widzę, ani przydatności tutaj za bardzo nie widzę. I wolałbym na tej pozycji jednak zobaczyć kogoś innego. Swoją drogą yy, to nie powinno tak wyglądać, tylko tak, bo to będzie grało lepiej. Yy, no i na tej ósemeczce, no, postawmy. Yy, postawmy na tej ósemeczce tego Greenwooda. Co? Wydaje mi się, że to będzie sensowne żeby on tam dostał szansę, Pek. Więc Greenwood za Kampla, bo ty się nie odnajdziesz, a ty też się nie odnajdziesz. No, chciałbym dać kogoś fajnego, no ale nie mamy tutaj nikogo. No dobra, Aronson, Aronson, to, to jest piłkarz, który to powinien grać. Zobaczymy. No wróci do składu Amerykanin e, na e, parę ostatnich starć i ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało. Teraz przed nami mecz z Chelsea. Eee, no, te morale wcale aż tak bardzo nie skoczyły, ale zwycięstwo z The Blues eee, pozwoliłoby nam ewentualnie chyba już osiągnąć tą barierę bezpieczeństwa. Zobaczymy, czy na Stanford Bridge wygramy. Remisujemy, okej, okay, powoli, wiecie, punkt do punktu, grosz do grosza. I wygląda to całkiem ok. Eee, zatem teraz czas na spotkanie z West Hamem. Eee, zobaczmy to starcie. Oni są niżej niż my w tabeli chyba, więc fajnie by było tu wygrać w Londynie i na Stadionie Olimpijskim. Zdobywamy trzy punkty. Bach strzela, Stryjuk strzela, więc fajnie, że e, obrońcy tutaj e, wpisali się e, w rolę napastników doskonale. I w tabeli jesteśmy na 13 miejscu, powiem szczerze, nie wygląda to źle. Do końca sezonu zostało nam troszeczkę spotkań. E, bo mamy jeszcze Spurs i mamy jeszcze Manchester United, ale to, co jest także istotne, mamy bardzo spokojne utrzymanie e, i powiem szczerze, no teraz pozostaje chwila zastanowienia się, co dalej? Czy my będziemy chcieli w tym Lead zostać? E, gdzie prawdopodobnie kolejny sezon będzie z perspektywą taką, niedużo lepszą, i to mówię realnie, czy może, jeżeli zakończymy go z odpowiednią oceną, po tym jak Busquets pokazał, że poradził sobie w Premier League, no bo utrzymaliśmy się spokojnie, Liz United, to jest coś, co się w rzeczywistości chociażby im nie udało, prawda, eee, to. Znaczy nie udało się chyba, oficjalnie chyba jeszcze nie. Nie wiem, jakie jest w momencie nagrywania tego odcinka, no, ale mają gigantyczne problemy. Tutaj nie było w ogóle ani cienia myślenia o, re, o, o spadku, czyli po prostu spokojny środek tabeli. No, może to pokazuje, że powinniśmy pójść gdzieś kroczek wyżej. Zobaczymy. Za dziś wielkie dzięki. O tym wszystkim będziemy dywagowali już jutro.